Włócznie jaćwingów rozdane, a w naszym studiu od czasu do czasu gościmy laureatów tegorocznych włóczni jaćwingów. W studiu Radia 5 Krzysztof Rudowicz, członek zarządu Stowarzyszenia Nie po drodze, oczywiście Suwałki. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, to ludzie. Tak, stowarzyszenie to ludzie. Ja jestem tutaj sam jeden, dlatego że ludzie ze stowarzyszenia są bardzo zapracowani, gdzieś też rozjechani trochę po świecie. Część z członków stowarzyszenia na przykład jest w tej chwili na Syberii i realizuje pewien projekt. Kiedyś ci ludzie się skrzyknęli, kiedyś ktoś wpadł na pomysł i jak to się wszystko zaczęło? Nie znam dokładnej historii początków stowarzyszenia, dlatego że jestem w stowarzyszeniu mniej więcej od 2005 roku. Natomiast w 1999 roku powstał taki zespół muzyczny Nie po drodze i część członków tego zespołu założyła właśnie później stowarzyszenie. Dużą inspiracją był też taki festiwal działań harcerskich, Art Zlot. Były to takie po prostu warsztaty prowadzone przez młodych ludzi dla młodych ludzi. Spodobało się to, jakoś to szło po prostu do przodu i w związku z tym po prostu zechcieli ci ludzie się po prostu zrzeszyć i stworzyć stowarzyszenie. Nie po drodze z kim? Z czym? Nie po drodze wobec, nie wiem, kultury masowej, wobec jakiejś sztampy, wobec rzeczy, które po prostu nam się nie podobają, które chcemy zmieniać. No, chcemy po prostu mówić własnym głosem, być niezależni też od takiej oficjalnej, nie wiem, czy polityki, czy działań. No i okazało się, że w tych działaniach Stowarzyszenia Nie po drodze ludzie pracują dla ludzi, nie dla siebie, nie dla formuły, nie dla zysków, tylko dla ludzi. Tak, taką naszą ideą było zawsze bycie przy ludziach, działania z ludźmi, działanie we współpracy, integracja środowiska suwalskiego, lokalnego, działania twórcze, działania kulturalne, działania społeczne, działania wolontariackie. Gdzieś takim właśnie ważnym dla nas było przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem i staraliśmy się po prostu te spotkania organizować w różnych miejscach, w różnej konwencji. Staraliśmy się po prostu być blisko ludzi. I z ludźmi po drodze. I z ludźmi po drodze, tak. Z ludźmi, którzy po prostu chętnie angażowali się w nasze działania jako widzowie, jako też współtwórcy danych wydarzeń. Tych wydarzeń było bardzo wiele. Wydaje mi się, że przez te 15 lat no, z dużym powodzeniem realizujemy nasze projekty i wydaje mi się, że też to się coraz bardziej podoba. Ciężko byłoby w naszym czasie antenowym wymienić pewnie te wszystkie projekty, cyfry, liczby związane z prezentacjami, ze spotkaniami itd., itd. Trzy takie najważniejsze, które oceniacie jako sami członkowie, jako topowe. No, na pewno najważniejszą imprezą były suwalskie teatr akcje, festiwal teatralny, który był realizowany przez 10 edycji. Był to festiwal międzynarodowy, przyjeżdżały tu różnego rodzaju gwiazdy, czy to teatralne, czy muzyczne. Odbyło się szereg warsztatów. Generalnie impreza bardzo integrowała Suwalczan i docierała, wydaje mi się, że do największej liczby Suwalczan, jeżeli chodzi o nasze działania. A frekwencja pokazała, że Suwałki głodne teatru są. Tak. Generalnie jest to też takie działanie, które jest kontynuacją, wydaje mi się, jakąś inspiracją dla nas. Były też suwalskie eksploracje teatralne realizowane przez Teatr Efemeryczny w Suwałkach. Gdzieś po prostu tamta impreza skończyła się, powstała rodzaj pustki, przestrzeni do tego, żeby po prostu zacząć działać. Drugim takim najważniejszym projektem wydaje mi się działania streetworkingowe w ramach projektu Na moim podwórku jest zawsze ciepło. Dlaczego wymieniam te działanie? Dlatego, że to działanie wypłynęło w miejscu, w którym mieliśmy swoją siedzibę, czyli na Przesejneńskiej 18 w Suwałkach. Tam dzieci, które tam są obecne, mieszkają, po prostu zauważyliśmy, że jest wiele potrzeb spędzania z nimi wolnego czasu, gdzieś po prostu wyciągania ich do społeczeństwa, więc tam przez kilka lat realizujemy ten projekt, on został rozszerzony, teraz też na osiedlu drugim.
Były działania też na Franciszkańskiej. No i trzecim takim, wydaje mi się, najważniejszym projektem to była Pani Sztuka w Suwałkach, gdzie żeśmy realizowali różne działania warsztatowe, plenerowe, między innymi na Kaczym Dołku, też przy Sejneńskiej, na tak zwanym Manhattanie, czyli przy ulicy Witosa. Generalnie te wymieniłbym jako najważniejsze. Kaczy Dołek upodobaliście sobie bardzo. I okolice. Kaczy Dołek jakiś taki stał się dla nas przyjazny w takim sensie, że tam żeśmy wyszli z działaniami teatralnymi w ramach chyba drugich suwalskich teatrakcji i ludzie przyjęli nas z otwartymi ramionami. Po prostu prezentowaliśmy spektakle w przestrzeni, w plenerze. Ludzie z bloków wychodzili, angażowali się, widać było, że się to po prostu im bardzo podoba. No i później naturalnie w momencie, kiedy pojawiły się nowe działania, takie jak Pani Sztuka na Kaczym Dołku, Tymczasowe Domu Kultury, czy też Klub Seniora, no generalnie mieliśmy po prostu otwartą drogę do tego, żeby po prostu ludzie w tym uczestniczyli. Ludzie uczestniczyli w czymś, co tworzyli ludzie. Wracamy do tego punktu wyjścia naszej rozmowy. I pojawia się tutaj przy okazji waszej pracy magiczne słowo wolontariusze. Wolontariusze. W zapracowanym, przyspieszonym maksymalnie tempie życia. Wolontariusze. My sami w dużej mierze jesteśmy wolontariuszami, ale też mieszkańcy chociażby Kaczego Dołka, czy Suwałk, młodzi ludzie, ale też i starsi, angażują się po prostu w szereg naszych działań. Też swego czasu realizowaliśmy wolontariat europejski, więc tutaj nawet w tym roku gościliśmy osoby z innych krajów. Zależy nam na tym, żeby po prostu, żeby te działania nie miały takiego charakteru finansowego, tylko żeby miały charakter po prostu wartości, tak? Czyli po prostu spotkania, pomocy, gdzieś czerpania wspólnej radości z tego, co się udaje robić przez ludzi dla ludzi, tak? Praca i współpraca z ludźmi to zawsze oceny, komentarze. Zdarzyło się takie pozytywne komentarze, że zmieniliście czyjeś życie, zafascynowaliście jakimś tematem młodego człowieka, bądź też starszego, który za bardzo nie wiedział, co ze swoim życiem zrobić? Takie rzeczywiście komentarze się gdzieś pojawiają. Jest to bardzo, bardzo miłe dla nas, że takie komentarze są, że tak ludzie twierdzą, uważają. No widzimy po prostu to, że osoby, które pojawiają się w stowarzyszeniu, często zostają długo, tak? W tym stowarzyszeniu angażują się gdzieś w różne działania, nie tylko skierowane stricte do nich, tak jak na przykład Klub Seniora, który działa od zeszłego roku. No, wolontariusze, wolontariuszki w wieku 60+, to są po prostu najbardziej zaangażowane osoby w działalność społeczną w Suwałkach. No jest to po prostu wspaniałe. Plany na przyszłość, to temat pewnie rzeka, bo znając umysły artystów, to można się wielu rzeczy spodziewać ciekawych. Znaczy, na pewno chcemy kontynuować działalność Suwalskiego Klubu Seniora przy ulicy Chopina 6A. Co dalej, nie wiemy, tak? Te projekty po prostu powstają często spontanicznie, często pod wpływem chwili, często pod wpływem spotkania z jakąś osobą. Chciałbym Państwa zaprosić na spektakl, który będzie miał miejsce 26 sierpnia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jest to spektakl Spóźnieni Kochankowie w ramach metody Teatru Forum. To też takie działanie artystyczne, ale przede wszystkim działanie społeczne. Jest to taka próba nawiązania dialogu. Spektakl jest skierowany do osób starszych i to jest próba nawiązania dialogu aktorów, tak, aktorów z publicznością, tak? Czyli po prostu spektakl mówi o historii. Czyli na dobrą sprawę na żywo performance. Taki na żywo performance z możliwością po prostu wchodzenia i zmieniania scenariusza spektaklu, tak? Chodzi po prostu też o takie przemyślenia na temat swojego życia, postawienia siebie po prostu w takiej roli. Za 20-30 lat? Za 20-30 lat?
Będzie istniało nie po drodze? Myślę, że będzie istniało nie po drodze. Nie wiem, kto tam jeszcze będzie pracował, kto będzie się udzielał. Być może my, być może będziemy po prostu częścią jakiegoś klubu seniora, być może naszego. Myślę, że będziemy działali, tak? Dlatego, że jest to dla nas fascynująca praca, jest to doświadczenia wspaniałych emocji, spotykania wspaniałych ludzi, też rozwijania się jest to super. Jeden chyba z najciekawszych komentarzy, jaki udało mi się zebrać a propos waszej działalności, brzmiał: zabieracie dzieci sprzed komputera. No to cieszę się. Rzeczywiście, działania właśnie też szczególnie w ramach Pani Sztuki, czy teraz Grunt to Zabawa, takiego działania, które też jest bardzo widoczne na Kaczym Dołku, powstała kopuła wiklinowa. Widać po prostu, że tam dzieciaki po prostu się garną do tych działań. Zawsze mamy ten kłopot, że kiedy organizujemy jakieś warsztaty, to zawsze jest jakaś kolejka i ktoś tam nie zdąży pochodzić na tych sztudłach, czy pobawić się, nie wiem, może akurat chustą klanzy łatwiej, ale jeżeli chodzi o taką po prostu naukę tych kuglarskich rzeczy, no to zawsze jest jakiś po prostu kłopot. Dzieci się cieszą, dzieci przychodzą. No to jest moim zdaniem jakaś ogromna wartość właśnie wychodzenia po prostu z domu tych dzieciaków, które no teraz właśnie tak jak powiedziałeś, coraz chętniej po prostu siedzą w domu. Włócznia Ćwinga, bardzo prestiżowe wyróżnienie, bardzo prestiżowe odznaczenie wręcz całego stowarzyszenia. Co znaczy dla członków? Jak zareagowaliście? Ogromna niespodzianka. Nie było przecieków? Nie było. Znaczy dostaliśmy zaproszenie na wręczenie włóczni. Wtedy się dowiedzieliśmy. Ogromny zaszczyt, ogromna radość z tak wielkiego wyróżnienia. No, kiedyś jak obserwowałem początki włóczni Ćwingów, to absolutnie nie myślałem, że możemy się znaleźć w takim gronie laureatów, więc jest to wielka niespodzianka i też takie dowartościowanie po prostu naszego działania i myślę, dodanie takich skrzydeł. Taki podtlenek azotu. Tak, podtlenek, tak, dokładnie to, co mówisz. Rozpędu życzę. Niespożytkowanych sił chyba nie ma, więc po prostu jeszcze więcej osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia. Czego jeszcze życzyć? Pozytywnej energii nad tym miastem, tego, żeby gdzieś tam dobre anioły po prostu czuwały nad tym miastem. Ludzie są wspaniali tutaj. Potencjał jest. Jest potencjał. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom, wszystkim organizacjom, które gdzieś tam nam pomagały. Urzędowi miasta. No, musiałbym po prostu wymieniać pewnie całą audycję tutaj. Nie da się po prostu wszystkich tych instytucji wymienić i tych wszystkich ludzi. Bardzo się z tego cieszymy, że nam pomogli. Tego wiatru w skrzydłach życzę jeszcze od całej redakcji. Dziękuję. Krzysztof Rudowicz, członek zarządu Stowarzyszenia Nie po Drodze, oczywiście Suwałki, laureaci Włóczni Jadźwinga, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.